Jesteś sam teraz jakoś, czy masz jakąś panią swoją? Teraz jestem sam, w sumie. Teraz jestem sam. Jak ci z tym? Co, jak mi z tym? No dobrze mi z tym na razie. Mieszkam z rodzicami i z dziadkiem. No dziadek jest jednak bardzo bliski. Staram się pomagać. Na kobietę przyjdzie czas. Może jeszcze nie jestem gotowy na jakiś związek poważniejszy. Masz spokój, nie mam czasu. Nie mam czasu za bardzo. Praca, trening. Jak ty mówisz, że nie masz czasu na dziewczyny, to w ogóle powiem ci, że ja na chwilę obecną to nawet jakbym chciał mieć czas, to też jest, kurczę, ciężka opcja. Nie jest łatwo znaleźć kogoś normalnego. Ktoś mi kiedyś powiedział, że te normalne kobiety już są mężatkami, nie? To jest dobre, no. Reszta to już są nienormalne. A mogłeś ugryźć się w język, co? Po części. Nie wszystkie, ale większość. Najważniejsze, żeby dobrze gotowała. Co? Mówisz poważnie? Nie, żartujesz. Ja tak na dobrą sprawę to mam sporo jakichś dziwnych wymagań. No ja na przykład lubię jak przede wszystkim jak wracasz do domu, kurczę, i nie mówisz do radia, tylko kurczę mówisz do osoby, która wyjdzie z tobą w jakąkolwiek interakcję, nie? Mhm. No, plus tam jeszcze to jakieś tam umiejętności też by się przydały, no. W gotowaniu. W gotowaniu. Gotowe? Teraz się będę obracał. Dobra. To wskakuj. No, brakło mi słów. Podoba się? No i to jak? Pluję jadem. Pani ładna, dostała rumieńcy. Dobra, czyli z horroru też można zrobić niezłą bajkę. Dobrze to siadło. Tatuowałem to do mistrza. No to już jest nie lada gratka. Zadowolony, tak? Pewnie. Bomba. Ja też. Zajebiście. Dziękuję bardzo. Pierwszą osobą, która zobaczy, to będzie raczej mama. Na pewno pokażę tacie. Nieważne, ile mamy lat, ale opinia rodziców jednak gdzieś jest najważniejsza. Zwłaszcza jeśli mieszkam pod ich dachem.